Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Czy szykujecie się na nowy update do GTA, czy nie? Ja już się szykuję i zarabiam sobie właśnie hajs, a zarabiam w ten sposób, że no co ja mogę robić? No, ja powinienem swój kanał nazwać Mów po ludzku paczki. Ja bez przerwy robię te paczki, jak wbijam do GTA. Jeżdżę samochodami, robię misje, za każdym razem są inne, jest fantastycznie. No ale pogadajmy o nowej aktualizacji. Będzie aktualizacja wojskowa, będziemy mogli kupować jakieś bunkry, różne tego typu rzeczy. Jestem strasznie ciekawy, a najbardziej czekam na jakąś broń, która będzie mogła powstrzymać cholerne hydry. A myślę, że już tyle skarg było do Rockstara na temat właśnie tych hydr, że w końcu coś z tym zrobię. Jakąś broń, no widzę, że jakiś chyba haker jest w sesji. Haker. Tak po angielsku, haker po polsku brzmi jakby ktoś no hakował, jakby ktoś naprawdę taki bardziej ogarnięty, a to po prostu jakieś dzieci, które używają programów do robienia różnych rzeczy. No, ale mam wrażenie, że i tak będzie jakaś broń na hydry, że coś będzie, że będziemy mogli w końcu przeciwstawić się latającym hydrom niszczącym wszystko dookoła, bo jak wiecie, samonaprowadzające rakiety nam po prostu nie wystarczają i bardzo łatwo jest no te rakiety ominąć lecąc hydrom. Nie ma większego z tym problemu. Więc ja na to liczę, że coś takiego będzie, no i mam nadzieję, że jakieś nowe działalności z tym związane. Chociaż ja strasznie lubię robić te paczki i lubię wykorzystywać te wszystkie samochody, które mam. Czy będą jakieś nowe pojazdy? No oczywiście, już przecież mamy informacje, pierwsze zdjęcia o tym, że będą jakieś pojazdy z wyrzutnią rakiet, coś takiego. Okej. To też może być ciekawe, czy te rakiety będą szybsze od tych rakiet, które wystrzeliwujemy z wyrzutni naszej takiej ręcznej. Czy będą jakieś mocniejsze, inne? Nie wiem, nie mam pojęcia co to będzie. Ale mogę wam tylko powiedzieć, że będzie ciekawie, bo chyba nie ma takiego pojazdu, który by strzelał rakietami, zwłaszcza samonaprowadzającymi, który by jeździł po ziemi w dodatku, prawda? Są tylko latające, jest Savage i jest Buzzard, no i chyba tam jeszcze parę innych. Albo, o właśnie, jakiś pojazd z takim szybkim działkiem przeciwlotniczym na hydry. Co wy powiecie na to? Tylko leci hydro, a ty rozpierdzielasz na drobne kawałeczki takiego śmierdziela. Oczywiście później gracze się nauczą już omijać jakoś te działka przeciwlotnicze latając hydrą, bo niektórzy ci, co latają hydrą, to są niezłe koksy i na pewno powstaną jakieś tam taktyki, żeby sobie z tym radzić, ale na początku to będzie totalny rozpierdziel i myślę, że pierwszy pojazd, jaki będzie, czy pierwsza broń, jaka będzie na hydry skuteczna, to ja ją od razu kupuję. No i właśnie, propos kupowania, czy to będzie drogie? Oj, myślę, że będzie. Ten sprzęt wojskowy w Pegasusie, wiecie sami, że jest bardzo drogi. I tak naprawdę może kosztować nawet gdzieś koło 3 milionów, jak to Rockstar ma w zwyczaju robić. Ja tam widzę, że parę graczy jest po drodze. Wezmę sobie Lestera, odpalę. Może być problem troszeczkę. Już widzę, że ktoś się chyba zbliża w moją stronę. Lepiej uważać. Ostatnio miałem trochę problemów ze sprzedawaniem specjalnego ładunku, ale jakoś się w efekcie udało. No, jeszcze tam jakiś śmigłowiec lata. Shit. Patroluje tutaj śmigłowiec przeciwnika. Tutaj cargo bob jest na dachu. Shit, dziwna sprawa. O, widzicie śmigłowiec tutaj. O, shit, chyba będzie mnie gonił. O, shit, mam nadzieję, że nie. Może uda mi się uciec. 30 sekund zostało. Gdzieś tutaj coś szukał, ale haha, tutaj jedzie, jakiś gracz stoi sobie, ale nie widzi mnie na radarze, jeszcze 25 sekund mam, poza radarem. O, chyba jakieś cheaterzy są, na sesji, bo troszeczkę grę ścinało przez chwilę, na razie jest w porządku. Nie wiem, czy właśnie w takiej sytuacji sprzedawać ładunek. Widzę, że tu sporo naprawdę się gangsterów kręci po sesji. Może być ciężko, ale spróbujmy, chociaż tam 5 skrzynek sprzedać to nie jest tragedia, jakby się to straciło, a to zawsze jakieś tam 80 tysięcy wpadnie. Zaraz zobaczymy, ja tu chyba mam zgromadzone z pół miliona, więc jakbym to sprzedał od razu, no to mogłoby być dużo kasy, ale nie, 680, 618 tysięcy mam już.
Więc mogę sobie trochę tam posprzedawać, no nie wiem, z 5 skrzynek 6 mam do sprzedania za 100 tysięcy. Oj kurde, może być ciężko, może być nieciekawie. No ale co, ja sobie w ten sposób zbieram hajs, żeby móc sobie później coś tam kupić. Łódź, no kuźwa, znowu ta pieprzona łódź. Wiecie, to zajmuje 1000 lat. Och. Ale tutaj warto sobie wziąć ten niewykrywalność za 12 tysięcy kupić, dlatego że teraz jest około 20 graczy w sesji, więc bonusu dostanę jakieś 20 tysięcy, no czyściocha będę miał ze 100 tysięcy dolarów z tego, więc no warto, no bo jak mi ktoś zniszczy ładunek, to stracę wszystko, 120 tysięcy stracę łącznie, bo jeszcze tam z bonusem, także kurde. Coś miałem jeszcze powiedzieć? Aha, no i są teraz oczywiście zniżki od Rockstara na różne rzeczy tutaj w GTA. I pewnie zastanawiacie się, czy kupować, czy rzucić się na przykład na najmniej opłacalną rzecz, czyli ja. Jacht jest fajny, bo tam fajnie wygląda, możemy sobie na nim wylądować. Ale w zasadzie nie ma takiej jakiejś bardzo poważnej funkcji. To jest taki ekskluzywny pojazd, którym nie możemy się poruszać nawet. Więc jak dla mnie on jest totalnie bez sensu i jak widzicie, nie kupiłem go ani na tym koncie, ani na PS4. Myślę, że... O cholera, jasna. Myślę, że to nie ma sensu specjalnie się w to bawić, w te jachty. Dajcie spokój. Ło, suka, ty kurcze, jesteś normalnie... Ja bym na te wszystkie zniżki to... Znaczy można coś tam sobie kupić, czego jeszcze na przykład nie macie w GTA. Choć myślę, że graczy PC-towych to nie dotyczy, bo ci to już od cheaterów mają z 700 miliardów. A ja zbieram tu biedny lucek, gram. O kurde, tam jakiś śmigłowiec. I jakiś samolot, o shit. Ale to śmigłowiec pasażerski, niegroźny. Cyk. Leżeć tam. Leżeć, dobrze. No i płyniemy, nie, tutaj nie ma. Bierz tą łódź i płyń już, bo to nie ma czasu. Umiejętności ukryta, bo to kurczę, naprawdę nie ma co. Ja tu widzę, że gracze są bardzo aktywni. Tam jakieś śmigłowce latają, nie wiadomo co. 3 minuty powinno mi wystarczyć, żeby dopłynąć do celu, chociaż widzę, że tam jakiś gracz pływa sobie motorówką akurat w tym obszarze, gdzie ja będę sobie pływał. Nie fajnie. W razie czego tutaj jest taki plusik, że mogę go z karabinka kompaktowego zniszczyć z tej wielkiej łodzi. Okazuje się, że to naprawdę bardzo dobrze się spisuje, bo tam czasami boty atakują. I teraz dopiero poszedł sygnał globalny. Więc teraz teoretycznie powinni mnie widzieć, ale włączę sobie ukrytą organizację za 12 tysięcy, to jest sporo. No i cieszę się oczywiście, że będzie nowa aktualizacja, bo może będzie jakiś nowy anti-cheat czy coś takiego, który wystarczy na trochę czasu, żeby nie było cheaterów, będzie można sobie na wersji PC-towej bez problemu grać. A nawet jak się pojawią ci cheaterzy, to będę sobie grał na wersji PS4. Czyli na PS4, tam też mam dwa magazyny, średni i duży, nawet lepsze wyposażenie niż tutaj na tym, na komputerze, z tym, że tutaj masakra, tu mam wszystkie najlepsze samochody, jakie można tylko mieć. I tak przeszedłem z PS4 na PC-ta z powrotem i mam jakiegoś tam, jakieś tam masakro, mam Rapida GT, mam wszystkie najbardziej drogie i ekskluzywne fury, jakie można mieć w GTA i do każdej mogę sobie wsiąść i jechać i robić te misje, to jest niesamowite. A na tym, na wersji PS4 tylko sobie Akumą jeździłem, tylko i wyłącznie motocyklem, bo ten motocykl jest moim teraz ulubionym i jeśli on jest moim ulubionym, no to on uzupełnia mi zdrowie i to jest to. Więc na wszystkie akcje biorę właśnie ten motocykl i nim bardzo szybko potrafię się przemieszczać. Już widzę gdzieś tam daleko znacznik. Teraz właśnie już nie będzie fal i powinienem płynąć troszeczkę szybciej, ale i tak widzicie, że bardzo wolno. Najlepsze misje, jeśli chodzi o sprzedawanie ładunku, to są te z ciężarówką, bo albo jest jedna ciężarówka, albo czasami mamy dwie, zależy ile tam ładunków weźmiemy. Ja sprzedawałem zawsze po 8 ładunków. I chyba tak jest, że do 10 jest zawsze jedna ciężarówka, czy coś takiego. No i
i super. I dojeżdżasz przeważnie w jedno miejsce, musisz chwileczkę obronić ładunek i koniec, po misji. To się robi dosłownie 4 minutki, tak? A tutaj tą łodzią to płyniesz 2 godziny dosłownie. I najgorsze jest to, że jesteś tak odsunięty i za każdym razem musisz być poza radarem, bo inaczej ktoś tu przyleci, zwłaszcza jak grasz sam, nie? Ktoś tu przyleci i cię uwali i stracisz cały ładunek. A to jest naprawdę nieprzyjemne. No i tak mam stres, że ktoś tu zaraz podleci, bo wiecie, hydra, cyk, cyk i raz dwa by tutaj podleciała. Ale nie wiem, czy ktoś będzie się mną interesował akurat teraz. Ale chyba będzie w porządku. Tam widzę, że jakiś samolot tylko lata, śmigłowce, nic poważnego. Ile tutaj jest graczy w sesji? No jest chyba pełna sesja, moi drodzy, więc powinienem dostać sporo bonusu. Mam nadzieję, że zwróci mi się koszt wykupienia ukrytej organizacji. To by było bardzo spoko. Chyba ktoś mi zniszczył mój pojazd. Mój samochód. Mój piękny samochodzik ktoś by zniszczył? Niemożliwe. Komu on tam przeszkadzał do cholery? Dobra, jestem. Pyk. No bez kitu. Kurczę, akurat na mój pojazd musiał się uwziąć. 126 tysięcy. No to czyli koszt zwrócił się w bonusie w zasadzie. Bonusu dostałem jakieś 25 tysięcy za ilość graczy w sesji. No, ktoś mi... Widzieliście, gdzie ja zaparkowałem te 20? Na totalnym uboczu. Ktoś tam podjechał i zniszczył. Mam parę pojazdów zniszczonych. Wezmę sobie może... Co ja tutaj... Osirisa, dawajcie, Osirisem dawno nie jeździłem, kurczę. Naprawdę, mówię wam, że wszystkimi samochodami po kolei teraz jeżdżę, bo na wersji PS4 przez dłuższy czas grałem i tam nie miałem żadnej fury. A tutaj te fury naprawdę od dłuższego czasu zdobywałem. Ktoś mi tutaj chce zastrzelić, bo ja się tu muszę bronić. Ej, uciekaj ode mnie. Nie wiem, jakie masz zamiary. Przepraszam, ja tu... O, shit! To chyba ktoś znajomy, znaczy ktoś mnie zna. Przepraszam, ten pojazd jest zamknięty. Tylko znajomi mogą wsiadać. Dobra, nie wiem, zaraz mnie zastrzeli. Czasami tak jest, że udaje przyjaciela, a potem zły rzutnik rakiet ciśnie. Wolę uciekać. Muszę sobie naprawić. Ile tu samochodów mam już zniszczonych? No, trochę tych misji się już robiło. No i w ten sposób mam tylko 2,5 miliona. Ech, to nie lipa. Znaczy to lipa jest. Myślałem, że więcej już miałem, że z 2800. Coś ja ostatnio chyba tutaj robiłem, że straciłem troszeczkę kasy. Turismo Classic zniszczony, shit. Najgorsze jest to, że teraz trzeba za każdym razem dzwonić po prawie każdy pojazd do ubezpieczalni, żeby nam naprawili. Nie ma takiej opcji, że napraw wszystkie. Cholera, kiedyś była taka opcja, teraz nie, teraz trzeba każdy z osobna. Cholera. Powinna mieć nasza asystentka taką możliwość, żeby szybciej te pojazdy się naprawiały, co? Akuma? Ja zniszczyłem? Aha, chyba w wodzie wtedy wylądowałem. Przekąski. No i co? I zarabiam sobie kasę i mam nadzieję, że będę miał odrobinę tego hajsu na jakiś nowy pojazd. Jakikolwiek będzie. Na pewno, znaczy stawiam na to, że jeśli to jest aktualizacja związana z wojskiem, a ona będzie rozszerzeniem DLC związanego z CEO, tak? Czyli eksportem pojazdów, paczkami i tak dalej. A więc prawdopodobnie będą nowe bronie, bo do każdej aktualizacji praktycznie są. Ale też, moi drodzy, będą nowe pojazdy. I nie wiadomo, czy będą też takie zwykłe pojazdy osobowe, cywilne, bo o samochodach czy pojazdach wojskowych to wiemy. I teraz jeszcze jedna rzecz. Chodzi o to, że aktualizacja prawdopodobnie, takie są plotki, pojawi się 12 albo 13 czerwca tego roku i tego miesiąca. To jest bardzo dobra wiadomość, a ta plotka pochodzi stąd, że kończą się właśnie te wszystkie zniżki 12 czerwca. W zasadzie to mogę sobie sprowadzić chyba jakieś auto, bo jeszcze mam jedno miejsce w garażu. A nie, już 100%. To możemy sobie dostarczyć ładunek i sprzedać jakieś auto. Tutaj możemy coś dostarczyć. Tu w zasadzie też.
bo już minął nam czas. Cyk. No, także na bieżąco praktycznie sprzedaję te ładunki po te 100 tysięcy, coś koło tego. I zarabiam powoli pieniążki. No, niedużo zarabiam, może tam nie lecą kokosy, ale zawsze to coś. Wolę w ten sposób niż ryzykować utratą całego ładunku, jak to było w przypadku PS4. Milion mogłem zarobić, a na PS4 nie mam totalnie nic. Milion mogłem zarobić bez żadnego problemu i podleciał śmigłowiec policyjny, no. Kurde, do tej pory to wspominam. Już bym na czyściocha miał milion w kieszeni i mógłbym kupić sobie cokolwiek, rozbudować swoją działalność, nie wiem. Ech. Co, no zdarza się. Dobra, przechwycić elektronikę. Tutaj coś tak, powiem wam, że ciasno jest. Sporo graczy się kręci, nie podoba mi się to. No ale to dobrze, dobrze. Idziemy, elektronika. I gdzieś na jakimś chyba zadupiu. Ile mamy kilometrów? Nie, całkiem niedaleko. I to wygląda, jakby to był jeden pojazd. Ewentualnie mogą się pojawić śmigłowce albo złodzieje, którzy okradli już ten samochód. Wow. Okej, w okolicy są gracze. Trzeba troszeczkę uważać. Idziemy jeszcze kawałek dalej. Aha, dobra, kojarzysz. Kurczę, ostatnio robiłem też tą misję na live'ie chyba z dwa razy. Jeden live był, potem drugi i cały czas na początku była ta sama misja. A to zależy, do jakiego magazynu my to sprowadzamy. Dobra, wbijamy tam. Co ja tutaj... Nie mam pancernych opon chyba. No proszę cię, już strzelaj z Asuka celnie coś. Bo... O właśnie. Celnie Asuka strzelaj. No i jeszcze policja, super! Ja tutaj o ładunek walczę, a jeszcze policja mnie do tego goni. Ekstra. Moje wyczucie. Cofamy w takim razie. Tutaj chyba też wyjedziemy. Raczej na pewno. Okej. No i co? I znowu do Lestera trzeba dzwonić. Ktoś mnie chyba zaatakuje. Czy nie? Dobra, spróbujemy bez Lestera. A co? Na hardcora jedziemy. Zobaczymy, czy ktoś mnie tu zaatakuje. Już broń wyciągam, w razie czego. Polecą headshoty zaraz. Na PlayStation nie było mocy, żebym się obronił w ten sposób. Ale teraz gram na PC-ci. Właśnie, tu mam celownik, mogę idealnie w każdego wycelować, co mi tam tylko będzie próbował przeszkodzić. Kurde. Myślicie, że się będę cackał? Absolutnie. Tutaj mamy jakiś radiowóz. Szkoda, będą mnie znowu gonić. Chyba będzie w porządku. Tam jacyś gracze są w okolicy. Ale nie powinno... nie powinno być tak źle, co? Dobra, zadzwonimy do Lestera, żeby pały zgubić. No co? Skąd to się tu pojawiło? Ja pierdzie, widzieliście to? Te trafiki to już przesadzają. Nie dość, że zajeżdżają drogę, to jeszcze się pojawiają zaraz przed maską. No, tu się widzę, że strzelają gracze, ale raczej nikt nie próbuje mi tu przeszkodzić, chyba że jakiś cheater przeteleportuje mi zaraz w kosmos, na księżyc. Myślę, że się nic nie stanie. Okej. No i możemy sprzedać w sumie jeszcze jakiś samochodzik. Tylko sprowadzę te skrzynie. Okej, udało się wyrobić. I już sobie będziemy jechać. Tutaj mam niedaleko garaż, o to się bardzo dobrze składa. Sprzedam jedną furę, bo będzie chyba nie jest 20 tysięcy za sprzedaż jednej fury. Przydałaby się pomoc tutaj przy sprzedaży, ale dobra. Tam mam pełny garaż tych furek, można by było wszystkie naraz, no nie, wszystkich naraz się nie da sprzedać. Ale można tam sprzedawać wszystko po kolei i w jakichś tam odstępach czasu i też dużo hajsu z tego będzie. Okej.
i już będziemy mieli tutaj ile? Ponad 500 000, coś tak czuję. Bo tam chyba za dwie skrzynie jest 67 albo 80 tysięcy. Jakoś to tak jest. Nie pamiętam dokładnie. Chyba 60 tysięcy jest za dwie skrzynie. Jak dostarczymy, to magazyn, wartość magazynu o tyle wzrasta. No kurde, czytuj się, czytuj. Czasami, o, czasami trzeba dłużej poczekać. No i mamy 520 tysięcy już w tym magazynie, było jakieś tam 400 z czymś. Dobrze. Samochód mi się nie sprowadził niestety, za późno kliknąłem. No i tutaj niedaleko mam magazyn z samochodami, możemy sobie jakiś jeden sprzedać, z tego będzie niedużo kasy. Ale coś tam będzie, no. I właśnie też nie wiem, czy w przypadku, jak sprzedajemy samochody, to czy jest jakiś bonus, bo ja tych samochodów nie sprzedaję zbyt dużo i zbyt często, a jak już sprzedaję, to tylko te o wysokiej wartości, żeby jak będę robił następną misję, pojawiały się te właśnie o wysokiej wartości, bo zawsze misje działają tak, że dostarczają nam samochody, których brakuje nam aktualnie w magazynie. Nie? No. Tak? Czy nie tak? Ja myślę, że tak. I powinienem mieć teraz chyba ze 4 samochody wysokiej wartości. Tak myślę, że gdzieś tyle jest. I właśnie sobie te tylko auta sprzedaję. Na pewno jest tam Osiris. Osiris czasami jest w klasie średniej. Nie wiem, jak to tutaj jest. Czasami tak jest, że niektóre te auta supersportowe pojawiają się w klasie średniej. Nie wiem, od czego to zależy. Dobrze. Weźmy sobie wysoka. No, mamy 4 samochodziki. Weźmy tego dziada. Cyk. Eksportuj. 20 tysięcy musimy zapłacić, żeby dostać 100 tysięcy. 100 tysięcy za jedną furę to jest całkiem nieźle, co? Ciekawe właśnie, czy dostaniemy jakiś bonus z tego tytułu, że dostarczy sobie jedną furkę. Pyk, osiągi, karoseria, spoiler, cyk. Co tu mamy jeszcze? Zderzaki. Ten najlepszy jest. A, weźmiemy ten standardowy. Szyby, cyk. Tu mamy roadstera, moi drodzy, to nie są przelewki. I felgi. I możemy jechać. 100 tysięcy, kurczę, sporo jak za jedno auto. Z tym, że 20 tysięcy musimy włożyć, czyli na czyściocha mamy 80 tysięcy. 20 tysięcy na tuning musimy wsadzić. To i tak mało, bo normalnie 20 tysięcy płaci się za sam pancerz. No ale co, 20 tysięcy to jest koszt... A, właśnie. 20 tysięcy to jest... Dostajemy na przykład za łowcę głów. Jeśli sobie zrobimy. No i 100 tysięcy dostanę wtedy, kiedy ten samochód dotrze w całości do dealera, a widzę, że po drodze chyba będę miał czołg. O shit. Mamy 6 km do przejechania, to kawałek drogi. 6 km, no ładnie. Nie, czołg chyba ominąłem, ale on próbuje mnie dogonić. Sorry memory, ale ja jestem trochę za szybki dla ciebie, czołg. Pojedziemy tu kawałek prosto, potem skręcimy w prawo. Chociaż nie, tu nam się wyznaczyła jakaś nowa droga. Ha, nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale chyba nie ma tam zbyt wielu graczy, nie pokazują mi się na mapce. Chyba jest w porządku, o shit. Chyba będzie ok. Ile mamy jeszcze? 4 km, 5 km. Dobrze, próbujemy tu zaatakować. Gdzie to jest? Czy to jest koło winiarni? Tak się zastanawiam. No tu kawałek drogi jeszcze mamy do przejechania. Coś czuję, że ktoś jeszcze może mnie uwalić. Coś się może jeszcze zdarzyć. Coś tak czuję, że to może być koło tej takiej wilni. I tam są uprawy wina czy czegoś tam. Znaczy nie wina, tylko winogrona. Coś czuję, że to może być tam, bo tam mamy jeszcze 4 km do przejechania tutaj. To jest kawałek drogi jednak. Tak, to chyba będzie na 90% właśnie tam. To już kiedyś tam dostarczałem pojazdy. I już znowu misję mamy w to samo miejsce, to też jakieś dziwne, co? Postaram się nie uszkodzić auta.
jechać tak w miarę w porządku. Po drodze chyba będzie jakiś gracz, bo widzę, że coś tam się pojawiło na radarze. No, ktoś tam stoi, ale może jest AFK, może nie będzie źle. Wystarczy tylko jedna rakieta i koniec, nie ma ludzka. No, zawsze mogę sobie też, zniknąć z radaru, mało brakowało. I nic mi złego nikt nie zrobi. Tutaj chyba jest jakaś droga na skróty. Pamiętam, że tu się jakoś wjeżdżało. Troszeczkę straciłem hajsu. No nie powinien stracić, tam delikatne zarysowanie, o co chodzi. Mało brakowało. No, myślałem, że ładnie 100 tysięcy będzie. Zobaczymy, czy będzie jakiś bonus z tego tytułu. Przeważnie nie ma. No ale jak sprzedajemy właśnie paczki, to jest fajne, że zawsze mamy bonus za to, że są inni gracze w sesji. A tutaj chyba nie, tu nic nie ma. Tak, dostajemy 99 tysięcy. Minus 124 dolary za uszkodzenia. Jedna ryska była, nie powinni się nawet do tego przyczepić. No i 99 tysięcy dostajemy kasy za dostarczenie jednego auta z wysokiej klasy. Powinien być jakiś bonusik, bo tak się czuję troszeczkę niedowartościowany za tą moją robotę, którą tutaj wykonałem. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.